witamy serdecznie wszystkich kibiców tenisa. Wracamy z programem Super Tenis na kanale Super Express Sport, bo wydarzenie wręcz historyczne. Pierwsze starcie Igi Świątek i Magdy Linet w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie. I o tym sobie porozmawiamy. Po moim backhandzie jest Michał Chojecki. Witam cię, Michał, serdecznie. Dzień dobry. Pierwsze pytanie, jak ten mecz ci się podobał? Czy zaskoczyła cię wygrana Igi tak wysoka, bo 6-1, 6-1 w godzinę i 6 minut? Znaczy tak, wygrana Igi mnie nie zaskoczyła, bo spodziewałem się, że Iga zagra na swoim nawet niezłym poziomie. No tak, pytam o te rozmiary. Tak, to Magdzie po prostu nie starczy argumentów w starciu z Igą, która rzeczywiście naprawdę no, rozpędza się, złapała taki wiatr w żagle po tym słabszym okresie. Natomiast myślałem jednak, że Magda się bardziej postawi. Myślę, że to taką kluczową konfrontacją w tym meczu był starcie returnu Igi z serwisem Magdy. Magda jest taką zawodniczką, że naprawdę jeżeli trafia często pierwszym podaniem, jest w dobrej formie, to naprawdę potrafi bardzo tak precyzyjnie serwować i odbierać argumenty takim dobrze returnującym zawodniczkom. Natomiast jednak ta dyspozycja returnowa Igi była dzisiaj znakomita. W ogóle naprawdę no, niesamowite też statystyki serwisowe, jeżeli chodzi o procent wygrywanych punktów przy pierwszym podaniu w przypadku Igi. No tak, tutaj mamy 84%, tak. 16 na 19 takich piłek. Tak, natomiast, no, z liczbami. Natomiast Magda po prostu no, nie było w ogóle czym by potrafiła po prostu spróbować ten tenis Igi jakoś tak rozregulować, zburzyć. No, nie miało po prostu argumentów, tak jak mówiłem w tym meczu. Iga po prostu dominowała od początku do momentu, była no, o dwie klasy lepsza i dla mnie jednak jest to zaskoczenie, że Magda w tak jakby no, dla polskich kibiców, pewnie też dla dwóch dziewczyn z prestiżowym meczu jednak no, aż tak oddała pole Idze, no ale no po prostu Iga była za dobra. Zanim jeszcze się zagłębimy w to spotkanie, przypomnijmy, że to pierwsze polskie spotkanie tego typu od 2009 roku i starcie sióstr Radwańskich. Jak ty tam to spotkanie To wspominasz? Pierwsze na poziomie WTA 1000. Dokładnie. Tak, natomiast no, tych meczów Polek oczywiście było dużo. Iga też grała choćby z Magdaleną Frank w Warszawie. No, choćby tutaj tak właśnie na kortach Legii. Natomiast to był też pierwszy mecz dwóch polskich tenisistek będących w top 50 rankingu, więc to też no, naprawdę duże wydarzenie. Rzeczywiście bardzo dziwne, że tak długo trzeba było czekać na ten mecz, bo to Iga i się z tego śmiała i pamiętam, jak z Magdą robiłem wywiad, też ją to zapytałem, też mówiła, że naprawdę jest to takie no, dość zaskakujące, że są obie już tak długo razem w turze i cały czas nie mogą na siebie wpaść. No w końcu się to udało, parę razy było blisko, ciągle czegoś brakowało, teraz się to udało. No i naprawdę wielkie święto polskiego tenisa. Trochę szkoda, że ten mecz nie był jakiś taki bardziej porywający, natomiast no, taka po prostu w tym momencie jest dysproporcja, jeżeli chodzi o taką no, siłę gry między Igą a Magdą. Ja też przyznam szczerze, że jak oglądałem Igę w Tokio, to powiem szczerze, posypuję teraz głowy popiołem, bo Iga wyglądała tak jakoś źle w tym Tokio. Wyglądała na taką przemęczoną nie tylko fizycznie, ale też przede wszystkim mentalnie. Tak jakby już miała serdecznie dość tego sezonu. Ja się spodziewałem, że naprawdę bardzo ciężko jej się będzie odrodzić, ale to widać było, że po prostu była taka chwilowa dyspozycja pewnie po tej solidnej porcji treningu, bo pamiętajmy, że Iga najpierw w Warszawie, potem w Tokio naprawdę miała takie dwa tygodnie ostrego ładowania znowu tej takiej siły ciężkimi treningami, a teraz po prostu widać, że z meczu na mecz łapie świeżość, że naprawdę jednak to fajnie sobie pomyśleli i to no, za czym jeszcze jak przyjdą te mecze z rywalkami i tak półkę wyżej, bo często jest tak, że Iga zachwyca grając z tymi zawodniczkami, z którymi po prostu no, ta jej siła gry no, okazuje się... Na przykład US Open i mecz tak, trzeci Ostapenko. A później a później mecz z Ostapenko, który no jednak miał. No dlatego no, jakoś przesadnie bym się nie ekscytował, natomiast to, co teraz się obserwuje w wykonaniu Igi, jest naprawdę niesamowicie budujące i świetnie gra Iga. Naprawdę widać też taką świeżość, też taką radość gry i taką pozytywną energię, z którą ona wychodzi. Widać, że po prostu czuje znowu, że jest mocna i naprawdę fajnie się to obserwuje. No i to były sety numer 27 i 8, gdy była ta bagietka, tak? 6-1, 6-1, Magdalinet dochodzi do tych... To jest słynna piekarnia Igi Świątek. Tak, długiej listy katalog piekarni. Poczęstowanych. Więc to imponuje, no i 60. Zwycięstwo Igi. Tak, to jest właśnie bardzo ważna statystyka, bo jak taki fajnie policzył portal OptaAce, to się nazywa na Twitterze, takie fajne konto, Iga jest pierwszą tenisistką w turze, która w dwóch kolejnych sezonach zanotowała co najmniej 60 zwycięstw. Rok temu było
było chyba 67 zwycięstw, teraz już 60. A co ciekawe, ostatnią zawodniczką, której się to udało, była Agnieszka Radwańska w latach 2012-2013. I to fajnie pokazuje, jaką Iga stała się regularną zawodniczką, jeżeli chodzi o po prostu cały czas, no to regularne po prostu wygrywanie meczu. Pamiętam, że jak ona wygrała w Paryżu ten pierwszy mecz, to wszyscy, dużo było głosów, że no, trafiło się młodej dziewczynie po prostu zwycięstwo i zobaczymy, jak będzie dalej. To tak, ona właśnie mówiła. Podważano też mówiąc, tak, że chyba 5 czy 6 dziewczyn z top 10 tak nie było. Natomiast Iga wtedy właśnie mówiła, że teraz jej głównym celem jest takie, no, po angielsku słowo, które tak nie do końca łatwo przetłumaczyć, consistency. Wiedziałem, że panie to bardzo słowo. Bardzo Iga często się to słowo powtarza, bo to jest takie słowo klucz w tenisie, czyli chodzi o tą regularność po prostu w osiąganiu dobrych wyników, to z czego słynęła właśnie Agnieszka Radwańska. Możemy sobie, Michał, przytoczyć tą regularność właśnie na podstawie występów Igi w turniejach rangi Masters 1000, Dubaj finał, Indian Wells półfinał, Madryt finał, Rzym ćwierćfinał, Montreal i Cincinnati półfinał, teraz mamy Igę w ćwierćfinale. No właśnie, no właśnie. To też pokazuje, tak jak się mówiło, że polegać jak na Zawiszu. Tak samo można teraz polegać na Idze, że wiadomo, no nie zawsze się da wszystko wygrać, no bo nie da się wygrać wszystkiego, ale jest to po prostu dziewczyna, która poniżej pewnego poziomu nie schodzi i stąd też bierze się też taka regularność, te znakomite statystyki, czyli w sumie w dwóch sezonach już 127, przepraszam, zwycięstwa. Pamiętajmy, że to jeszcze nie koniec, no bo oczywiście gra dalej w Pekinie, a przed nami jeszcze oczywiście WTA Finals. I zanim WTA Finals, zanim być może mecz z Coco w przyszłości, no to trzeba zmierzyć się z Caroline Garcia lub Angeliną Kaliną. Tutaj już od razu zdradzę, że nagrywamy to w sumie bardzo niedaleko w czasie od ostatniej piłki rywalizacji Igi Świątek z Madoulinet, więc jak możemy o tych dwóch rywalkach, żeby mieć to skonsolidowaną wiedzę. Ten terminarz Pekinie jest naprawdę przedziwny, bo nie wiem dlaczego, no nie grają tak jak w szlemach, że najpierw jedna połowa drabinki, potem druga połowa drabinki, jak to zwykle się rozgrywa, tylko no, mecz Igi z Magdą był jednym meczem z tej dolnej połowy drabinki rozegranym dzisiaj, a wszystkie pozostałe będą dopiero jutro, więc stąd się bierze, że Iga kolejny mecz zagra dopiero w piątek. Natomiast tak, no, Caroline Garcia, Angelina Kalinina, no, na papierze faworytką jest oczywiście Garcia, natomiast to zawodniczka tak chimeryczna i takie ma duże wahania formy, że ja się nie zdziwię, że i ta Angelina Kalinina, którą też naprawdę stać na bardzo dobre wyniki, wykorzysta niedyspozycje francuskie. No zobaczymy. To będzie ciekawe, taka konfrontacja siły takiego tenisa bezkompromisowego, czyli francuska Garcia z takim bardziej solidnym, opartym na większym wybieganiu. No, To się jutro okaże, z kim będzie Iga grał. Pociągnąć za język, bo być może mógłbyś wyciągnąć lepsze wnioski ciut później, ale czy ty już jakieś wnioski masz, które każą ci wierzyć, że Iga poradzi sobie w Cancun w turnieju? Znaczy tak, no do tego WTA Finals jest jeszcze tak dużo czasu, bo tak naprawdę jeszcze będzie ze 3 tygodnie przerwy między tym Pekinem, a potem już Iga nie będzie grać. Czy to będzie dla niej ważniejsze niż te występy w Azji? Jest oczywiście bardzo prestiżowy turniej, no ale też pamiętajmy, że wszystkie te dziewczyny, które tam zagrają, już no, są bardzo zmęczone. Ten sezon jest długi i taki, no rzeczywiście no, ten terminarz jest rozbudowany już do takich granic. No, no może nie absurdu, ale rzeczywiście no, coraz więcej jest głosów, że jednak w tej pogoni za pieniądzem to troszkę jest to przesadzone. Natomiast tak, no, gdybyś mnie zapytał po meczach w Tokio, ja bym absolutnie był pesymistą, bo naprawdę, tak jak już mówiłem, no, Iga wyglądała na przemęczoną, na taką, no, nawet bym użył słowa wypaloną, że ten sezon już tak za bardzo zmęczył, że ta strata pozycji numer 1. Natomiast no, nic z tych rzeczy. Widać, że Iga złapała drugi oddech i kto wie, czy to nie jest właśnie takie nowe otwarcie, że w tym Pekinie już zachwyca. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ale jak najbardziej, dlaczego mielibyśmy nie stawiać Igi też w roli może nawet faworytki w tym WTA Finals. Też zobaczymy, co pokaże Sabalenka, która naprawdę do tej pory w tym Pekinie też prezentuje się bardzo dobrze, chociaż ten mecz z Katie Butler, to tam różnie się to mogło ułożyć, bo wygrała po dwóch bardzo zaciętych setach, troszkę ta młoda Brytyjka nie wykorzystała swoich szans. Tak jeszcze na deser, bo zawsze stoi za tobą Hubert Hurkacz, rzucisz okiem na starcie Hubiego z Tanazim Kutinakisem. Hubi wraca chyba w piątek, prawdopodobnie, chociaż tego nie jestem pewien, zagra pierwszy mecz w Szanghaju, to jest jakby w tej części sezonu taki bardzo prestiżowy turniej, jeżeli chodzi o tour ATP. No i Hubi
Tanasin Kokinakisem już grał ostatnio parę razy i to były niesamowite horrory. No, i kto wie, czy nie będziemy świadkami kolejnego trzysetowego wielkiego boju. No zobaczymy, ale jestem bardzo ciekaw, jak Hubi teraz wróci do tego cyklu po tym występie w Lever Cup, gdzie jakoś tak troszkę nie zanotował. Nie pomógł Europie. Nie zanotował tam jakichś oszałamiających sukcesów. No ale teraz już zaczyna się to nowe, prawdziwe granie. Wraca taka szara rzeczywistość tenisowa, że tak powiem. I sam jestem ciekaw, jakiego Hubiego zobaczymy. Michał, czekam na rozwój wypadków w przypadku Igi i Huberta. I pewnie na następny Super Tenis się niedługo umówimy. Za ten już bardzo ci, Michał, dziękuję. Dzięki. I również Państwu dziękuję za obecność. Do zobaczenia niedługo na YouTubie.